Cały czas nie ma decyzji o powrocie klas 1-3 do szkół. W tygodniu podejmie ją premier Mateusz Morawiecki. Tymczasem dziś na masową skalę rozpoczyna się testowanie nauczycieli. Ferie kończą się za niespełna tydzień, a powrót dzieci do szkół cały czas pozostaje ewentualnością, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Nie ogłaszamy ostatecznej decyzji o powrocie dzieci do szkół. Na tę decyzję, jak podkreśla minister zdrowia Adam Niedzielski, cały czas jest jeszcze za wcześnie. Musimy jeszcze mieć co najmniej kilka dni, żeby obserwować, jaki będzie ten epidemiczny skutek świąt i Sylwestra. W Ministerstwie Edukacji i Nauki przeprowadzono liczne konsultacje, m.in. z Radą Konsultacyjną do Spraw Bezpieczeństwa w Edukacji oraz specjalistami z dziedziny epidemiologii i wirusologii. To były konsultacje moje osobiste, ale także wszystkich wiceministrów w terenie z dyrektorami szkół, z samorządowcami, ale również z rodzicami i z uczniami. To wszystko doprowadziło do rekomendacji, które są już gotowe. Będą przekazane dyrektorom szkół, jeśli okaże się, że dzieci klas 1-3 po 17 stycznia wrócą do szkół. Te rekomendacje zakładają, że w przypadku powrotu dzieci do szkół, jedna grupa uczniów w jednej sali, ci sami nauczyciele dla danej klasy, indywidualny plan dnia dla klasy, na przykład odrębne wejścia do szkoły i przerwy o różnych godzinach. W rekomendacjach ujęte zostały także podstawowe zasady. To na przykład częste mycie rąk czy wietrzenie sali pomieszczeń w częściach wspólnych zarówno podczas przerwy, jak i w czasie zajęć. Generalnie stworzymy takie warunki, wszędzie tam, gdzie tylko jest to możliwe, żeby nie było kontaktu między klasami, między nauczycielami, ażeby ta transmisja koronawirusa, możliwość tej transmisji była ograniczona do minimum. Dziś ruszyła też ogólnopolska akcja badania nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkół. Do testów zgłosiło się blisko 165 tysięcy osób. Badania zostaną przeprowadzone w ponad 600 punktach wymazowych, mówi zastępca głównego inspektora sanitarnego Krzysztof Saczka. Są one zorganizowane na bazie laboratoriów inspekcji sanitarnej, punktów drive-thru, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również będą to mobilne punkty wymazowe. Informacje, gdzie należy się udać na test, zainteresowani otrzymają w głównej mierze drogą SMS. Te informacje będą posiadali powiatowi inspektorzy sanitarni oraz wojewódzcy inspektorzy sanitarni, którzy będą udostępniać te informacje na bieżąco dyrektorom szkół. Informacja o wyniku testu dostępna będzie na internetowym koncie pacjenta. W przypadku wyniku pozytywnego taka informacja będzie przesłana niezwłocznie do osoby zakażonej. Ta osoba będzie podlegała 10-dniowej izolacji. Jest proszona o to, aby niezwłocznie skontaktować się ze swoim lekarzem POZ-u i być pod jego nadzorem. Kwarantanną zostaną objęci wszyscy ci, którzy z taką osobą miały kontakt. Badania przesiewowe nauczycieli i pracowników szkół są dobrowolne i bezpłatne. Potrwają do 15 stycznia.